Witajcie! Spuściłem olej z mostu, ano po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają te widełki. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Ja tutaj nie wiem, o co chodzi. Spójrzcie tam. W każdym razie one mają być odpowiedzialne za to, że coś tam, ten wałek właśnie nie wchodzi. Tutaj z tym problemy się dzieją, żeby on się załączył, czy się nie załączył, nie wiem, coś tam chłopaki sprawdzali, ja się na tym nie znam. Także puściłem olej. Jest tutaj spakowany w tych trzech baniakach i tu w wiaderku. Także mają zaraz przyjść, zobaczą, czy to trzeba podprostować, czy to nie trzeba z tym nic robić, ale jest jakiś problem w każdym razie, bo problem jest z wałkiem, a być go nie powinno. To tyle, słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa tutaj, wam chcę pokazać, bo tu mam maskę od 60. Kiedyś dawno temu możecie zobaczyć tą maskę w jednych z pierwszych filmach, właściwie to był taki zdjęciowe filmy, bo tam były zdjęcia. Miałem Ursusa C45 z silnikiem S, ale już w tej chwili nie pamiętam, z którym silnikiem. I to jest właśnie od niego maska. Trochę też sfatygowana, bo tutaj widać jakieś tam spawy. Takie cuda. Atrafa z przodu taka jest nieciekawa, ale za to z beleczką. Także może być tutaj fajnie. Te beleczki, z tego co pamiętam, były w pierwszych modelach, ale nie jestem pewny, w każdym razie coś takiego było. Natomiast co ciekawe, słuchajcie, no klamki są oryginalne, ursusowskie obydwie. Dawid, pamiętam o tobie. No i pokrywa jest jakaś taka ciekawsza, mi się wydaje. Zobaczymy, ja ją stąd wydobędę. Porównamy z tymi, z tą drugą maską tutaj, co jest. Z tą oryginalną, która była przy nim, jak kupiłem. No jest powyginana, ale ta pokrywa rzeczywiście tutaj to jest taka trochę, widzicie, tu jakieś takie spawy takie na zewnątrz, tu jakieś pęknięcie takie ostre, jedna klamka jest ursusowska, ale tutaj odłamany kawałek, to ona mi się nie podoba. No i co? No i wygląda ona, jak wygląda. Natomiast myślę, że ten dół, to bym coś z nim jeszcze zrobił. No nie chcę tych nowych, kurde blade, widzicie, to mam w tej żółtej tą nową i co to za dziadostwo jest takie, no niby to ładne, ale to jest nie to, o co chodzi. No i tutaj takie uszkodzenie dosyć spawane na drut, ten przód, no zobaczymy po prostu, no. Patrzyłem tutaj w okolicy, jakieś maski do 60, ale nic nie ma, gdzieś tam trzeba po całej Polsce jeździć. No a w tym momencie to się w ogóle nie opłaca i nie ma sensu, nie ma sensu. Dlatego muszę jakoś coś wymyślić w tym temacie, jeśli chodzi o maskę z tego na razie, co mam, a zobaczymy, tym bardziej, że rzeczywiście jak on już będzie całkowicie wyremontowany, wszystko będzie porobione, co miało być zrobione w nim, no to co, nie będzie na pewno od razu malowany, tylko trzeba nim pojeździć tak z miesiąc, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie są jakieś wycieki, gdzie tam coś trzeba jeszcze dopilnować i dopiero wtedy, jak okaże się, że już wycieków nigdzie nie ma, to zabiorę się za malowanie. Przy okazji jeden z kolegów naszych, widzów moich, to mówił, żebym się wziął za te hamulce, po prostu ciary po plecach łażą. Jak ja zobaczyłem, co tu Jarek wyczynia z tymi hamulcami od 60, no to rzeczywiście muszę drugi ciągnik sprowadzić tutaj, no i wtedy się zabrać za te hamulce, no bo jednak taką zwolnicę, no to bez drugiego ciągnika to nawet nie ma szans. No i zobaczymy, jak tutaj wszystko pójdzie, ale to w pierwszej kolejności tu. Ten tył musimy skończyć, jeśli chodzi o most, o skrzynię, te tematy muszą być zamknięte. Następnie kolumna kierownicza, jak już mówiłem wcześniej, i przód. Dopiero te rzeczy, jak już po prostu porobię, chociaż jeszcze z przodem nie do końca, ale właściwie jak już mam go tak w takim stanie, jaki w tej chwili jest obrany, no to wypadałoby go zrobić. Także tu się tym po prostu przodem zajmę. No i dopiero jak już stanie na własnych kołach, tak jak należy, to wtedy go po prostu stąd wyjadę nim tutaj na zewnątrz i tak, żeby był dostęp do ciągnika z dwóch stron. Ewentualnie najpierw z jednej strony, potem z drugiej, rzeczywiście można zawsze go obrócić, ale tak, żeby był dostęp do ciągnika, żeby można było odjechać zwolnicą i zabrać się za te hamulce, no i to jest jedyny chyba rozsądny sposób, żeby się za to wziąć.
To tyle, jeśli chodzi o ten temat, taki początkowy, na dzisiaj, na teraz, to co mam do zrobienia. I czekam na chłopaków. Zobaczymy, co powiedzą z tymi widełkami, bo ja mówię, ja ich jeszcze nigdy nie widziałem. To jest pierwszy raz, jakie widzę. I nie wiem, jak one mają wyglądać. Czy one są tutaj proste, czy wygięte, czy co z nimi jest. No ale przyjdą, zobaczą, będą wiedzieli. No, to tyle. Widzimy się za chwilę. Tymczasem maskę wydłubałem. Okazuje się, że ona tu jest skrócona niestety. Także to nie bardzo mi się chyba nada. Chyba na pewno. Co prawda pokrywa jest fajna, bo tutaj jest wszystko ładnie. Klamki bardzo ładnie się otwierają, fajnie, także też nie są jakoś uszkodzone. One tu ładnie działają. Natomiast zobaczmy, czy to się w ogóle da podnieść. Coś tutaj blokuje. Aha, bo ona została tu skręcona razem. Dobra, nie będziemy jej tutaj ruszać, ale widzicie, no maski mam na razie takie, jakie są. Innych nie ma tu w okolicy, jak wspomniałem przed chwilą. Też nie ma nic ciekawego. To za to się piękna lampa zatorowska została. Z pięknym szkłem, także ją odkręcę i zostawię do któregoś z zatorów. Tutaj stara od 60, ale słaby odblask, także to niestety takie to puszki pójdą sobie gdzieś tam na złom, nie ma co z nich zbierać. To mówię, to jest tylko tymczasowo, dopóki się nie okaże, jak wygląda sprawa z szczelnością tego ciągnika. Zobaczymy, mam nadzieję, że to wszystko będzie tutaj dobrze. No i tyle, także zaraz przyjdą chłopaki, pokażę wam, co słychać, na co się zanosi i o co tutaj chodzi, bo sam naprawdę nie wiem. No słuchajcie, przyczyną tego, że wałek tutaj nie chciał się wbić, to jest to ustrojstwo. Nie ciągnął wałek, nie chodzi. O, nie chodził. Pokaż, o co tu chodzi. Czego to się tam... No łożyska jajkowej, wałek jest rozwalony i tutaj ten i nie załączało tak, jak powinno załączać. I widełki też jeszcze były podkrzywione. Nie dość, że tu jest luz, to jeszcze ten. I nie załączało dobrze, nie? No. Tryby się nie zazębiały. I teraz... No, tryby się zazębiały do połowy zęba, nie? No. No, a tu jest luz. Tu jest luz taki... Widzisz, jaki tu jest no, luz. Za mocny. No. W ogóle nie powinno być chyba luzu, tylko powinno nie. łazić elegancko. Nie. Dobra, to ustrojstwo musimy kupić. Jutro pojadę do sklepu i przywiozę to. Przy okazji tą szelkę dużą, bo tu też nawalone silikonu, jak nie wiem. I tyle. Nie wiem, co tu jest. O, tu filtr jeszcze jest do wyczyszczenia przy okazji. No tak. O, widzisz. No to dobrze się składa też, żeśmy to zjęli. Bardzo porządnie. Dobrze, że jest szybko tutaj, kurwa. No. Ale tutaj ty filtra nie widziałeś. Zobacz filtr. Patrz, kurde, jakie bagno, człowieku. On jest pęknięty nawet jeszcze na dodatek. Gdzie? No zobacz, ta siateczka. Widzisz? No. Rozdarty. Ale co tu jest, kurwa, tego błota? O, dobra, jak to się nazywa to? Z tymi zębami? Napęd do pompy olejowej. O, i już, napęd do pompy. Dobra, i filtr od razu. No i już, i to wezmę jutro. Przywiezę. No, to tyle na dzisiaj w każdym razie z akcji. Jutro działamy dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!